Witajcie kochani, z tej strony Emilka z kanału Kocham Zabawki. Dzisiaj w roli głównej LOL Surprise oraz Smurfy, Lolika, Smurfetka oraz Ważniak. Ciekawe jaką będą mieli dzisiaj przygodę. Może odnajdą jakiś skarb? No nie wiem, nic więcej Wam nie zdradzę. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do obejrzenia filmiku. Sama nie wiem, czy mam w to wierzyć. Krążą pogłoski po całej wiosce Smurfów, że gdzieś tutaj ukryty jest jakiś skarb. Jakoś nie mogę w to uwierzyć. Nikt nigdy wcześniej nie znalazł żadnego skarbu. Dlaczego mielibyśmy go teraz znaleźć? Ciekawe. Hej Loliko, a ty nad czym tak rozmyślasz? Widzę, że nad czymś się głowisz. Może mi powiesz, no to ja na pewno będę znał odpowiedź. Przecież wiesz, że ja znam odpowiedź na wszystko. Ważniaku, tak się głowią i głowią, no bo te pogłoski krążą, że jakiś skarb jest w naszej wiosce ukryty. Czy ty w to wierzysz? Loliko, ale ty jesteś naiwna. No coś ty, jak ty możesz w to wierzyć? Ty wierzysz w skarby? No proszę cię, Loliko, tutaj nie ma żadnego skarbu w naszej smurfnej wiosce. A ja tobie wcale nie wierzę. Ja mam ciągle nadzieję, że ten skarb jest tutaj gdzieś ukryty. Idę teraz do Rozkwitki i Smurfetki. One na pewno ze mną przybiją sztamę i pomogą mi odszukać ten skarb. O! Hehe, Smurfetko, byłam ostatnio u kosmetyczki. Zrobiłam sobie manikier, ale mam teraz fajne paznokcie kolorowe. Popatrz! A jeszcze byłam u fryzjera, widać, mam ładną fryzurę, prawda? No, Smurfetko, Rozkwitko, Smurfetko! O, słyszałaś? Chyba ktoś nas woła. O, Smurfetko, Rozkwitko, tutaj jesteście. Wszędzie Was szukałam, po całej wiosce Smurfów. No, gdzie Wy tutaj jesteście? Och, w końcu Was znalazłam. Loliko, tylko spokojnie. Tak, tutaj jesteśmy ze Smurfetką. Właśnie opowiadałam jej, że byłam ostatnio u fryzjera i u kosmetyczki. Ale dlaczego ty tak krzyczysz? Co się stało? Och, wybaczcie, Smurfiki. Jestem taka podekscytowana, bo na pewno słyszałyście o tym zakopanym skarbie w naszej wiosce, prawda? No, coś tam słyszałyśmy, ale chyba nie wierzysz w to, Loliko, co? A, właśnie, że wierzę i miałam nadzieję, że Wy też wierzycie. Loliko, no co Ty, nie ma żadnego skarbu. A, ja Wam udowodnię, że jest ten skarb. To co, idziecie ze mną, czy będziecie tutaj siedziały? Ha, no pewnie, że idziemy, a przynajmniej ja idę. Szykuje się świetna zabawa. Chodź, chodź, Loliko. A, Rozkwitko, nie daj się długo namawiać. Na pewno będziemy się świetnie bawiły. Och, ale skwar. Ach, upał. Och, chyba zaraz wskoczymy do basenu, co? Lolu, ach, jak tutaj jest gorąco. Och, tak. Przydałby się tutaj jakiś orzeźwiający napój. Ale kąpiel w tych fantastycznych kuleczkach może być też świetna. To co, wskakujemy? La, 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 to jest Smurfów świat. O, słyszałeś to? A, ktoś śpiewał. Znajoma muzyka. La, 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 Smurfów świat. Ha, chyba Smurfy się zbliżają do nas. Smurfastycznie. Pobawią się z nami w basenie. Uhu. O, cześć Smurfiki! Słyszałyśmy Was z daleka. Może dołączycie się do nas? Właśnie chciałyśmy wskoczyć do basenu, ponieważ jest tak gorąco. Starczy miejsca dla wszystkich. O nie, nie! W żadnym wypadku! My właśnie szukamy skarbu, bo gdzieś jest tutaj ukryty, więc nie możemy teraz tracić czasu na żadne przyjemności. Och, dziewczyny, jest tak gorąco, chodźcie, najpierw troszeczkę się orzeźwimy, wykąpiemy się, a potem ruszymy dalej na poszukiwanie skarbu. Woho, ale tutaj jest fajnie, ale te kulki są świetne, jakie kolorowe. Ha, mówiłam.
kocham Wam, bardzo się cieszymy, że tutaj przyszłyście do nas i zechciałyście z nami wziąć kąpiel. A ja cały czas się zastanawiam, gdzie jest schowany ten skarb. Ktoś musiał go bardzo dobrze ukryć. Tam Liliko, skarb skarbem. Zobacz, mogę się tu zanurzyć. Ale fajnie. Dobrze, macie rację. Skarb nie zając nie ucieknie, a ja muszę się troszeczkę zrelaksować. Pofikam sobie w tym basenie. O, na coś naskoczyłam. Co to jest? Coś twardego? Błyszczącego? Co to jest, Smurfy? Wow, Liliko, znalazłaś skarb. Ale jak my mogłyśmy go przeoczyć? Schowali go w naszym basenie z kulkami. To jest prawdziwy błyszczący skarb. O tak, znalazłam go. Widziałam, że on gdzieś się tutaj skrywa, ale jestem szczęśliwa. No niech tylko ważniak zobaczy, że znalazłam skarb. Mina mu zblednie. A, Smurfiki, a co tutaj się wyrabia? Co to ma być? Co wy przynieśliście? Co to jest za kupa złomu? To nie żaden złom, ważniaku. To jest skarb, który ja sama odnalazłam. Teraz mogę się nim ze wszystkimi podzielić. A, no dobra, Loliko, no niech ci będzie okej. Okay. Znalazłaś skarb, gratulacje. Chętnie bym sobie taki jeden żeton skarbu wziął, czy mogę? Oczywiście, każdy smurf otrzyma ode mnie piękny, błyszczący skarb. Pomożecie mi go rozdać? To chodźcie, nie ma na co czekać!